Dzień dobry. Instrument, który chciałbym dziś przedstawić, nie jest historyczną rekonstrukcją. Aczkolwiek jego historia sięga głęboko w czasy średniowiecza. Jest to lira korbowa. Współczesny model. Korpus wykonany jest z mojego ulubionego drewna orzechowego. Natomiast na płytę rezonansową wykorzystałem świerk sitkański. Dodatki, podstawki, proszki, tangenty wykonane są z drewna jaworowego. Obór z płyty rezonansowej, a co za tym idzie również kształt całego pudła, zaczerpnąłem z kształtu płyty rezonansowej XVII-wiecznej teorby. Lira ma 5 strun. Są to struny jelitowe. Dwie z nich to struny melodyczne, nastrojone na ten sam dźwięk G. Natomiast trzy to struny burdonowe, czyli stale brzmiące, takie, których wysokości nie da się zmieniać, nie da się na nich grać melodii. Natomiast pełnią one funkcję akompaniamentu. Nastrojone są na dźwięki G i D. Można je dowolnie konfigurować. Może być sam dźwięk D, sam dźwięk G, albo obie. Trzecia z nich, tak zwana struna trompetowa, oparta jest na podstawku o specjalnej konstrukcji. Przy mocniejszym szarpnięciu korbą podstawek ten drży i uderza o płytę rezonansową, dodając charakterystyczne warknięcie do dźwięku. Wprawny lirnik, odpowiednio kręcąc korbą, za pomocą tych warknięć potrafi wybijać skomplikowane rytmy. Tak jak już powiedziałem, dwie struny melodyczne pozwalają nagranie melodii w zakresie dwóch oktaw. Aby uzyskać informacje na temat tego oraz innych wykonywanych przeze mnie instrumentów, proszę pisać pod adres instrumenty@odwa.pl.